Okej, a co na to mija, szefowa? Myślę, że za chwilę dopadnie mnie migrena. Popatrz. Imię ofiary jest zapisane w zapisie sądu. Tylko dotknij guzika zapisów sądu, żeby móc go spalić się kiedykolwiek, okej? Pamiętaj, żeby spalić to często. Zrób to dla mnie, proszę, błagam cię. No, dla takiej sympatycznej szefowej, czemu nie? A więc usłyszmy odpowiedź. Kto jest ofiarą w tej sprawie? Okej, i teraz idziemy na ekran dolny. Tutaj mamy do wyboru opcje. I mamy też ten cały guzik Court Record, czyli zapisy sądu. Teraz to naciskamy. I już nam się wyświetla lista dowodów. Tak, jednym z nich jest z jakiegoś powodu odznaka obrony. Czyli wiadomo, tą oznakę ma na sobie teraz Phoenix. I ta oznaka, no, nam się raczej nigdy nie przyda, no, ewentualnie tam się jakieś tam wyjątki zdarzą. I mamy także, mamy raport, no, co do zabójstwa. Mamy już imię, no, ofiary, mamy Cindy, bo mamy raport co do Cindy, do jej zabójstwa. Możemy także sprawdzić się w zapisach sądu profile wszystkich. Tak mniej więcej widzicie, mamy profile Mi Fei, czyli naszej szefowej. Mamy Lerego Bassa, czyli oskarżonego, którego musimy uniewinnić i który kurde ma jakąś taką cwaną minę. Nie, on bardziej wygląda na winnego niż niewinnego, serio, z taką miną. Okej, mamy także ofiarę Cindy Stone, więc mamy już jej imię i nazwisko, Cindy Stone. Jest także napisane, że jest to ofiara tej sprawy, jest ona modelką, która żyła sama, no sama w apartamencie. I mamy także profile prokuratora Winstona Payne'a. I oczywiście znane już imię, nazwisko ofiary. Była to Cindy Stone. Imię, nazwisko ofiary to Cindy Stone. Zgadza się. A teraz powiedz mi, co było przyczyną śmierci? Umarła, ponieważ była? I znowu są trzy opcje do wyboru. Mogła być albo zatruta, albo uderzona zębem obiektem. No, uderzona tępym obiektem. Albo też, ostatnie to jest chyba uduszenie, że została uduszona. I znowu możemy, znaczy nie musimy, ale no, raczej wypadałoby sprawdzić zapisy sądu. Sprawdźmy ten raport. W nim będzie napisane, no, jak to było z tą śmiercią, że kiedy, jak się zdarzyło, jak do niej doszło. Widzicie, mamy czas śmierci, była to godzina 4-5 po południu. I mamy także przyczynę śmierci. Była to utrata krwi z powodu, no, uderzenia jednak tępym obiektem. Więc zaznaczamy drugą odpowiedź. Została uderzona raz. Tępym obiektem. Zgadza się. Odpowiedziałeś na wszystkie moje pytania. Nie widzę powodu, żeby nie iść dalej. Żeby nie kontynuować. Jesteś dużo bardziej zrelaksowany, Phoenix, Wright. Panie Wright, dobrze dla pana. Dziękuję, wysoki sądzie. No dlatego, bo wcale nie jestem zrelaksowany, to na pewno. A tam, znaczy, no rzeczywiście, no bo kurczę, cały czas się ten pot leje, kurczę. Tak, wodospad z potu. Nie, to jest potospad. A więc... Najpierw pytanie dla prokuratora. Panie Payne? Tak, wysoki sądzie? Jak pan Wright powiedział, ofiara została uderzona tępym obiektem. Czy może nam pan wyjaśnić, co to był za obiekt? Narzędziem zbrodni była statuetka myśliciela. Była ona znaleziona leżąca tuż obok ofiary na podłodze. Rozumiem. Sąd akceptuje to jako dowód. I widzicie, mamy już kolejny dowód na naszej liście w zapisach sądu. Mamy go zapisanego i możemy z niego, no tak jakby później, skorzystać. Wright. Upewnij się, że zwrócisz uwagę na każdy dowód, który zostanie dodany, wpisany podczas sprawy. Te dowody to jedyna broń, jaką masz w sądzie. Naciśnij guzik zapisów sądu, żeby sprawdzić co jakiś czas zapisy sądu. O, to prawda, znowu bym się nie domyślił. Panno Mia Fei? To jest szefowa, kurczę, ona chyba myśli, że Phoenix jest jakiś, nie wiem, 5-letni czy co. Panie Payne, prokuratora może prosić z pierwszego świadka. Prokuratora prosi oskarżonego, pana Batsa. Szefie, co ja teraz zrobię? Miej się na baczności. Nie chcesz przegapić wszelkich informacji, które mogą ci się później przydać.
otrzymasz później szansę na odpowiedzenie na ataki prokuratury, więc przygotuj się. Tylko miejmy nadzieję, że on nie powie czegoś nieciekawego, niefortunnego. O-o, Larry łatwo się daje ponieść emocjom. Może być niedobrze. No tak, byliśmy tego świadkami już w poczekalni. Oto niby znowu stoi taki kurde cwaniak wyluzowany, że niby nic, jak gdyby nigdy nic. Ehem, panie Bac, czyż to nie jest prawda, że ofiara pana wykorzystywała? No, czy tam coś takiego? Ja to nie wiem, co znaczy dump, jak mówię, mój angielski nie jest idealny. Hej, uważaj, stary! Byliśmy razem świetni, byliśmy jak Romeo i Julia, jak Cleopatra i Mark Anthony! Czy oni wszyscy nie zginęli? No, niezbyt dobrze to porównał rzeczywiście. Nie byłem wykorzystywany. Po prostu ona nie odbierała moich połączeń. I no, nie widywała mnie jakoś zbyt często. Jaki jest twój plan z tym, co? Co ci do tego? Panie Bac, to co pan opisuje, my to znamy pod pojęciem, no tam, opuszczanie, wykorzystywanie, jak mówi, mój angielski nie jest idealny. Bo tak naprawdę ona pana kompletnie opuściła i widywała się z innym mężczyzną. Znaczy, mężczyznami raczej, no, mężczyznami. Właśnie wróciła zza oceanu z jednym z nich w dzień przed morderstwem. Co masz na myśli, mówiąc z jednym z nich? Kłamstwa! Wszystko to kłamstwa! Wszystko to ciastka, bo wszystkie... Znaczy, wszystko to ciasta, bo wszystkie ciasta to kłamstwo, tak? Nie wierzę w żadne słowo z tego! Wysoki sądzie, oto paszport ofiary. A nawiązując do tego, była ona w Paryżu aż do dnia przed jej śmiercią. I mamy paszport ofiary dodany, no tutaj w dowodach. Mamy znowu wpis o paszporcie. Kolejny dowód, który potem możemy wykorzystać. Rzeczywiście wygląda na to, że ona wróciła na dzień przed zabójstwem. Stary, nie ma mowy. Jak ja lubię ten widok, tą minę, kiedy ma takie kurde rozenkowate oczy i te rumieńce, kurde, takie aż zbyt okrągłe rumieńce. Nie takie rozproszone po całym boisku, tylko takie kropeczki znowu. Ofiara była modelką, ale nie miała dużych dochodów. Na to wygląda, że miała ona kilku sugar daddies. Nie wiem, jak to tłumaczyć. Daddies sugar? Tatuśkowie? Cukierkowi? Tak, starsi ludzie, którzy dawali jej pieniądze i podarki. Podarunki, coś tam. Brała ona od nich pieniądze i użyła tego, żeby móc żyć dalej, no. Stary! Możemy śmiało zauważyć, jakim typem osoby była pani Stone. Tak, była jedną z tych zdradzieckich kobiet, które nic tylko opuszczają cię i zdarzają z innymi. Bo wiele takich jest w tym całym niby okrutnym, niesprawiedliwym świecie i to wszystko. A biedny, bo rzeczywiście ma pecha. A więc powiedz mi, panie Bac, co pan o niej teraz myśli? Right. Nie wydaje mi się, żebyś chciał, żeby on na to pytanie odpowiedział. No, rzeczywiście, raczej. To może, no, bardziej udowodnić jego winę niż niewinność, wiecie. Tak, Larry ma sposób na to, żeby wszystko skierować się w złym kierunku. Powinienem? I tak, mamy znowu te opcje do wyboru, tym razem dwie są opcje. I mamy dwie opcje. Pierwsza jest taka, żeby poczekać i zobaczyć, co się stanie. I druga jest taka, żeby go powstrzymać od odpowiedzi, no, szczerej na to pytanie. Oczywiście, nie wiem, czy właściwie to ma znaczenie, które wybierzemy. Oczywiście lepiej by wypadałoby, no, wziąć tą drugą opcję. No bo jak mówię, no my mamy tutaj udowodnić jego niewinność, czyż nie? A więc powstrzymajmy go. I to, no, charakterystyczne uderzenie dwoma, kurczę, no, rękami, nie pięściami, tylko rękami, kurczę, o ladę. Mój klient nie miał pojęcia, że ofiara się widziała z innymi ludźmi, z innymi mężczyznami. To pytanie nie ma związku z tą sprawą. Uff! Stary, Nick, co ty masz na myśli mówiąc, że nie ma związku ze sprawą, co? Ta oszustka? Tak, ja umrę, ja po prostu kopnę w kalendarz. Tak, i kiedy spotkam ją po swoim życiu, to dojdę do sedna tej sprawy.
A, czyli poszedł w tym kierunku. Świetnie, czyż nie? A więc kontynuujmy z rozprawą, czyż powinniśmy? Wierzysz, że motyw oskarżonego jest dla wszystkich jasny? Tak. Rzeczywiście. Ustary, to nie wygląda dobrze. A ty znowu mówię ustary jakoś zbyt często. Następne pytanie. Poszedłeś do apartamentu ofiary w dniu zabójstwa, czyż nie? No, byłeś tam czy nie? No tak czy nie? Nie mi się przypomniała moja poloniska z gimnazjum, tam było, że coś tam gadała i potem tak zatrzymywała i no tak czy nie? Zawsze tak było, to mnie zawsze bawiło. No cóż, może byłem, a może nie byłem. No i pola w tym kierunku. No, co ja teraz zrobię? Okej, znowu dwie opcje do wyboru. Możemy albo go przekonać do szczerej odpowiedzi, albo znowu go powstrzymać od szczerej odpowiedzi. No, raczej to drugie by wypadało, chociaż tu też nie ma znaczenia, które wybierzemy, którą opcję. Okej, więc tak, wysyłam mu sygnał. Wyślę mu sygnał. Kłam jak kundel. To jest tak, nie pamiętam. To jest najgorsze kłamstwo, na jakie mógł wpaść. Nie pamiętasz? A więc będziemy musieli ci przypomnieć. Mam co do tego złe przeczucia. Mamy świadka, który udowodni, że pan był w apartamencie ofiary tego dnia. Cóż, to wszystko powinno wyjaśnić. Kto jest pańskim świadkiem? Jest to osoba, mężczyzna, który odnalazł ciało ofiary. I zanim dokonał tego straszliwego odkrycia, widział oskarżonego, jak uciekał z miejsca zabójstwa. Z miejsca zbrodni, wiecie. Cisza na sali! Panie Payne, prokuratura może prosić twojego świadka. Tak, wysoki sądzie? Nie jest dobrze. Jak który na sąd to mówi, że nie jest dobrze? Cały czas się pocisz, uspokój się, człowieku. W dniu zabójstwa mój świadek sprzedawał on czasopisma w budynku ofiary. Proszę zaprosić pana Franka Sochwita na salę. Hej, my cię znamy z intra tutaj, no, po tej sprawy, to ty zabiłeś. Wreszcie ty byłeś w sence. Ty ją zabiłeś, ty tam zwala wszystko na Larego. Ty jesteś winny i nie uciekniesz mi! No i Wrightowi też nie uciekniesz, i sędziemu też nie uciekniesz, i wszystkim trzeciemu też. Dobra, skończmy z tym, dobra tam. Panie Sochwit, sprzedaje pan czasopisma. Czyż to jest prawda? Tak, czasopisma, tak! Kurczę, on tak gada i się porusza, jakby to był jakiś taki sługa wampira, że... Tak, mistrzu, tak! Chodź za mną, mistrzu! Nie, taką mam jakąś pozę, nie wiem, że też to taką mowę. Panie Sochwit! Może pan zeznawać przed sądem? Proszę powiedzieć sądowi, co pan widział w dniu morderstwa. I tak, to jest oczywiście jedna z ważniejszych części tej gry. Są to zeznania świadków. I oto pierwsze, z którym się spotykamy w całej grze. Więc sąd powie. Szedłem od drzwi do drzwi i sprzedawałem czasopisma, kiedy widziałem, jak pewien człowiek wychodził i uciekał, no, wnętrze z apartamentu. Pomyślałem, że mu się trochę spieszy, ponieważ zostawił drzwi za sobą otwarte. Myślałem, że to było dziwne, więc zajrzałem do... no, wewnątrz apartamentu. A potem widziałem ją, jak ona tam leżała. Tak, kobieta, nie ruszała się. Była martwa. A może była nieprzytomna, co? A może, kurczę, nie, może pas nie dawał swój oddech i jak próbował jakiegoś pocałunku, niby to... ją zatkało i nie miała tlenu, czy co? No wiecie, różne historie są na tym świecie. Byłem kompletnie przerażony i nie byłem w stanie wejść wewnątrz. Pomyślałem, żeby natychmiast zadzwonić po policję. Jednak telefon w jej apartamencie nie działał. A skąd to wiesz, skoro nie byłeś wewnątrz? Tak w ogóle? No a to nie o to będzie chodziło, jeśli chodzi o niby tam dalej, dalszą część gry. Poszedłem do pobliskiego parku i znalazłem telefon publiczny. Pamiętam dokładnie czas. Była godzina pierwsza po południu. Mężczyzną, który uciekł z miejsca zdarzenia, był bez wątpienia oskarżony siedzący tutaj.